Także proszę Państwa, dzisiaj właśnie kopacz mówi, ale to staśmy idzie, że nie straszcie Polaków. Żeby Polacy nie straszyli się, żeby nie robili tobie i sobie strachów. Strachy na lachy. Prawdopodobnie nie robi niczego, z czego jest dumny. Prawdopodobnie jest bardzo no co są te strachy na lachy. Niedogodności i tak dalej. Ale może to zmienić. To nie jest fatum. Każdy z tych punktów po to, nawet jest tak sformułowany, że jeżeli ktoś odpowiada nie, to od razu sobie może pomyśleć, hej, a dlaczego nie? Dlaczego tego nie robię? Właśnie. Albo nie mam takich przyjaciół. A zaraz, no to na świecie jest 6,5 miliarda ludzi, czy 7 już, no to wobec tego się zacznie rozglądać. No to co, teraz jak wiesz, ja codziennie rano przynajmniej pół godziny się rozmyślam, medytuję, czytam książeczki, to teraz mam sobie wziąć ten test i rano przez te 13 przelecieć i wprowadzić życie. Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita. Barbie. Baby Langstrom Extra. Któremu się wyda, bo to jeszcze nie każdy może być przekonujący, ale na przykład wyda się no, rzeczywiście dobry pomysł. No to wziąć i go wprowadzić w życie. No dobrze, to teraz może przejdźmy na drugą stronę tego dokumentu, który przyniosłem. Tam jest też opracowany przez Ciebie w bardzo krótkich punktach takie rozważania na temat pojęcia szczęścia. Nie zdążymy wszystkich tych elementów omówić, ale może kilka. Pierwsze jest takie, że szczęście odczuwa się subiektywnie, indywidualnie i autonomicznie i każdy może uważać za szczęście różne kombinacje doświadczeń wpływających pozytywnie na stan ciała, umysłu i ducha. To dość oczywiste. Szczęście nie jest uniwersalne. Po to podkreślam, żeby nikogo nie wpędzić w żadne kompleksy, dlatego że... Każdy może być szczęśliwy na swój sposób krótko. Oczywiście. I powinien być każdy człowiek szczęśliwy na swój sposób. Zarazić się cudzym szczęściem. No właśnie, dlatego trzeba pracować na siebie. To jest jedna, można oczywiście oddzielić radio, radością, promieniować pogodą ducha, może być otoczeniem. Także tutaj teraz we wiadomościach kopacz mówiła, Polacy, nie straszcie siebie, abyście siebie nie straszyli. Ktoś obok, kto no, czymkolwiek, przecież jako słudzy diabła są pod jego wpływem, są pod wpływem szatana diabła. I twierdzą, że największe szczęście daje im szczęście ich dzieci. Dlatego to napisała. Tylko matki. Oczywiście, że szczęście. Jest takiego ojca, który by to mi powiedział. A bardzo wielu miałam mężczyzn pacjentów i kobiety pacjentki. I mam dużo przyjaciół i znajomych. I nawet co więcej, to powiem, że jak kiedyś zdarzało mi się w takich grupach, z którymi miałam do czynienia regularnie, czasami rozmawiasz na temat tożsamości, na temat takiego wizerunku własnej osoby i pytałam, kim jesteś? Bo mężczyźni na ogół opowiadali o całej tam gamie swoich rozmaitych ról życiowych związanych z zawodem. No nie tylko sukcesów, ale zawodowych. Święta Maryjo, Matko Boża. Warszawa jest maryjna, Warszawa jest kościelna, katolicka, rzymskołacińska i cały czas jest zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Zawsze największą część tego wizerunku dotyczącego siebie. Święta Maryjo, Matko Boża, mówisz za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc czyli, że jest noc. Powietrze z Saskiej Kępy. Praga południe tu jest. Warszawa, Wisła. No i więc Ryszarda Czubak. A właśnie dzisiaj mówi, że czy już przepędziłam Wiesława Przybyłowicza nad Wisłę. Ja mówię, no już dawno przepędziłam, bo od tygodnia Wisław Przybyłowicz został przepędzony. A skoro nie wziął swoich ciuchów,
tobołków, swoich rzeczy, no to przyszła ekipa i wywaliła na kompaktor. Nie ma. Wywaliła na śmieci. Gdy śmieci poszły na śmieci. Marta Dobosz śpiewała dzieci, śpiewki. Lala, ona jest pełna radości, bo śpiewają bardzo pięknie. No, dlatego, że jeżeli ja coś takiego wypracuję albo doznam, że ja podejdę z akceptacją, to nie znaczy, że ja godzę się na każde nieszczęście czy na każdą przykrość, ale akceptuję porządek, ten wielki ład. Ludzie na przykład wierzący, czy to buddyści, czy katolicy, chrześcijanie, czy nie wiem, my mamy do czynienia też z tymi takimi przykładami, które nam się w głowie nie mieszczą w islamie. Ci, którzy wierzą w porządek, oni przyjmują ten porządek jako konstans, jako coś trwałego. I wtedy, gdy akceptacja dotyczy porządku świata, a więc ich losu również, oni mają w gruncie rzeczy zgodę na to. To było powietrze z Saskiej Kępy. Praga południe, Warszawa. Warszawa. No właśnie jakąś odmianę. No bardzo ładnie mówi ta kobieta. Ta, że każda grupa ludzi ma jakieś coś, jakieś odwołanie. I stan szczęścia to coś długiego, trwałego. Mówisz, że ten drugi jest nieczęsty, bo wymaga dojrzałości życiowej, ufności, umiejętności wybaczania. No, między innymi tej wdzięczności, która, jeżeli stanie się nie tylko ćwiczeniem porannym, tylko stanie się pewnym paradygmatem, pewnym sposobem patrzenia na świat i na siebie. Założę takie okulary, które będą mi filtrować wszystko w taki sposób, że ja zobaczę, o, to było dobre, o, tramwaj odciął mi nogę, to straszne, dobrze, że tylko jedno, a nie dwie, dziękuję ci, Losie. Czyli nawet w paradoksalny sposób można wykorzystać taką wcale niezakłamaną, wcale niekłamliwą, tylko taką mądrą, głęboką akceptację. Ale mówiłaś wcześniej o sprawczości i o szczęściu, które człowiek może sprawić sobie, ale też mówi się, że ktoś jest szczęściarz, albo że jest szczęśliwy traf, że wygrał w totolotka, że są sprzyjające sploty okoliczności, sprzyjające zdarzenia, gdzie jestem obdarowany szczęściem przez innych. To jest takie szczęście. O, przejechałam dwa przystanki, miałam szczęście, bo mnie nie złapał kanara, ja byłam bez biletu. Albo, o, znalazłam wieczne pióro i jeszcze w dodatku działa. Ale szczęście. Więc to są już, bym powiedziała, takie potoczne, żartobliwe. Ale, a żartobliwe nie, bo piszesz coś, co wydało mi się bardzo trudne, że dużo takich szczęstek może człowieka tak pozytywnie nastawić do świata, że stanie się dotrwałym stanem radości życia. Absolutnie. Ja na przykład jestem osobą, która nie mogę się spotkać o godzinie 12. Mam zgryz, bo jestem umówiona i no, kilka rzeczy się naraz w momencie nakłada. Mam telefon i ktoś odwołuje i ja w związku z tym jestem wolna. Czyli to jest szczęście i ja bardzo wiele takich zdarzeń ułożyłam sobie w pewną prawidłowość. Nigdy nie dzieje się nic tak, żeby mnie stawiać w trudnej sytuacji. I to jest, stanowi później jakąś, nawet jak się zdarzy coś wbrew mnie, czy coś przykrego, to to jest wtedy mniejszość, to jest drobiazg. Bo z reguły udaje mi się fantastycznie ominąć te rafy. A czy biochemia szczęścia nie jest ważna? Że badania mózgu dowodzą, że uczucie szczęścia zależy od hormonów serotoniny, endorfiny, dopaminy, noradrenaliny. I stąd wniosek, że szczęścia nie zapewniają sukcesy i pieniądze, o które pytałem wcześniej, sława ani uroda, tylko zdrowo i dojrzale funkcjonujący mózg. No, jakaś uczciwość etyczna, zawodowa kazała mi to napisać, bo ja tu się bawię w takie filozoficzno-psychologiczne rozważania, a tak naprawdę to biochemik to mówi, słuchaj kochana, w ogóle sobie głowy nie zawracaj niczym, tylko my wymyślimy dobre lekcje. Ale te małe szczęstki nie zmienią funkcjonowania mózgu, nie spowodują większego wydzielania dopaminy czy endorfiny. Spowodują, tylko ja bym nikomu nie radziła usiąść i czekać, że one się zdarzyły. Ja jednak uważam, że liczyć na to, że przypadek zrządzi, że coś wspaniałego
samego wydarzy i mój mózg wtedy pod wpływem tej radości się ożywi, to byłoby zbyt... Alek, albo Marycha, albo Hasz. Nie, ćwiczyć. Po prostu alkohol, coś takiego, co ludziom, którzy mają mało endorfin, doda. Nie, nie pomoże. Lek jest w kinie, prawie 2000 różnych leków psychotropowych, które właśnie nastawione są na rozmaite funkcje, poprawianie tych funkcji, a między innymi w taki sposób, żeby ludzie się dobrze czuli. One dadzą szczęście, czy zmniejszą nieszczęście, albo zmniejszą... No, nawet dadzą szczęście, ale na chwilę. Zabiorą. A ponieważ niestety one same działają ubocznie, niezbyt korzystnie, wobec tego za chwilę staną się nieszczęściem. To co, lek, cudownego leku nie będzie? Na razie nie ma, może będzie. Ale lek może mieć przecież znaczenie niekoniecznie dania szczęścia, ale uśmierzenia bólu. Uważam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne punkty komentarzowe. U nas to ludzie nie dają, lekarze dają bardzo mało albo nie dają. Chorym dzieciom nie dają morfiny albo leku, bo boją się, że się uzależnią. No to tak się rzeczywiście raz zdarzyło i jeden wiceminister zdrowia chyba, czy ktoś taki, nie wydał zezwolenia, żeby w hospicjach stosować morfiny. Tak, tutaj jest właściwie dosyć paradoksalnie, bo z jednej strony my, Polacy, przodujemy w skali świata całego w spożyciu leków bez recepty, wszelkich, nie tylko oczywiście przeciwbólowych, ale jakichś suplementów, diety, jakichś tam imitacji leków. Po prostu strasznie dużo wydajemy pieniędzy na farmaceutyki. Natomiast z drugiej strony nie szanuje się tych odkryć pod kątem potrzeb ludzi cierpiących. Stosowanie na przykład medycznych preparatów czerpanych z kanabisu jest tak moralnie obciążone lękiem u nas, że to jest grzeszne, że to jest szkodliwe. Tylko lęk trzeba to zacierpienia w naszej kulturze. Właśnie. Lęk na pewno, a on wynika z tego, że my nie boimy się, żeby inni cierpieli. Nie czujemy, że trzeba za wszelką cenę pomagać ludziom uniknąć cierpienia. I to może się wiązać trochę, albo nie trochę nawet, z pewnym klimatem kulturowo-religijnym u nas. Chrystus cierpiał na krzyżu, to my też. No więc tak, cierpiętnictwo jest bardzo... Że bohaterowie nasi w większości cierpieli. Można powiedzieć w modzie, można powiedzieć, że to przeniknęło jakąś mentalność naszą. No, oczywiście nie można kogoś pojedynczego skarżać, a na świecie zbożny pobyt, Boży Loci Rajski, żeby zbożny pobyt, to znaczy co? Jasne, że trzeba cierpieć, jasne. Tę kulturę warto zmieniać od siebie i w ostatnim punkcie piszesz, że można wyćwiczyć odporność na frustrację i stresy, zwiększając sprężystość emocjonalną oraz pogodę ducha. Jak? Prawda, można. Właśnie tak. Mówiąc te wszystkie 13 rzeczy, od których zaczęliśmy. Właśnie tak, żeby świadomie rozpoznawać, czy pozwolić sobie zdiagnozować przez kogoś, czy samemu, takie obszary, w których na przykład niezbyt dbamy o swój dobrostan. Niezbyt o to dbamy. Czasami z nieświadomości. Czasami z, no właśnie, z jakichś takich tradycyjnych nawyków. Na przykład obiadanie się, czy stosowanie niewłaściwego sposobu dostarczania przyjemności. I co, wypełnić to takimi dającymi radość zachowaniami. W każdym razie rozmawiać o tym, a myśmy to dzisiaj zrobili. Dziękuję bardzo za rozmowę. Może tylko jeszcze podzielę się słuchaczami i z tobą tym, co mnie trzyma trochę przy szczęściu i radości, to jest, że codziennie rano i wieczorem wymieniam przynajmniej 5 rzeczy, za które mogę być wdzięczny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem była pani doktor Ewa Siatyńska. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Zrozumieć Wiktor Osiatyński. Wiktor Osiatyński, proszę Państwa, kiedyś bardzo dużo książek pisał. Ja bardzo czytałam dużo ciekawych książek, napisanych właśnie przez Wiktora Osiatyńskiego. Także no nic takiego, wiecie Państwo,
On chyba nowego tu nie powie, ale on raczej gromadzi innych ludzi. On gromadzi nowych ludzi, którzy by mu coś tutaj dopowiedzieli. I nie wiadomo, kto tym dziennikarzem jest wiodącym w dyskusji. Jak wiadomo, skupienie we kwietniu. Żydowskie płaczki to nie, proszę Państwa. My mamy przepiękne pieśni Królestwa i nie potrzebujemy żadnych żydowskich płaczek. Takich piosenek bez melodii. Janek Maciej Witek też strasznie nie lubił tego dziadostwa, proszę Państwa, z takiej piosenki z Londynu, takiej niemelodyjnej, takiej żydowskiej jakiejś, takiej, no, mohery łapią to często. Poddano albo ubezpieczeniu, albo w ogóle nie zaczęło. Zamieniamy się w słuch. Takim ryzykiem w Polsce, co to się jeżeli chodzi o ryzyka takie typowe, podlegające ubezpieczeniu społecznym, to jak Państwo wiecie, bo... Pieśni Królestwa. Pieśni Królestwa. Ryzyko rentowe, czyli do życia wieku, który jeszcze nie uważa na rynku, ale już na stanie dobra, na Pieśni Królestwa. Jakże dobry jest dla wszystkich, którzy z bojaźnią wierzą. Choroby zawodowe. Tak jak ojciec się ulicuje, wie on, że protem jest każdy z nas. Jak kwiat wolny są dni nasze, szybko więdniemy, krótki nasz czas. Ustaw Boży, więc przestrzegajmy, by życzliwy zawsze nam był. Wtedy sprawiedliwość Jego będzie nas krzepić do zasi. Pan Jehowa, ten w niebiosach mocno utwierdził boski swój tron. Swą potęgę nam objawia, Panem Wszechwładnym jest przecież On. Sławcie Boga, Jego zastępcy, sercem szczerym chwalcie wciąż ja. Sławcie Boga, aniołowie, o duszo moje chowe sław. Dwa. Słuchać bardziej Boga niż ludzi. Pragniemy łaskę Bożą mieć, zły odrzucamy świat. Jehowie oddajemy cześć, słuchamy Jego rad. Będziemy bardziej słuchać Go niż ludzi, co z nas drwią. I co dzień poświadczamy to gorliwą służbą swą. Oddajmy Cezarowi, co należy jemu się. Wszystko że Bogu chwały, to powinność czyńmy tę. Nie mamy już dla siebie żyć, Bóg okup przecież dał. Pragniemy tylko Jego czcić, bo Chrystus za nas zmarł. Za grzeszników zmarł, za takich jak Żywyłowicz i inni. Nie rozumie, że Jezus Chrystus właśnie po to przyszedł. I Przybyłowicz nie rozumie, bo rozkładał ciuchy i myślał, że jest kimś. Wszystko na śmietnik i do widzenia. Na kompaktor.
myśli, że tutaj Pan składa, to tu na krześle, to tam na krześle, to ku śmierci, to jest świeże, że On jest kimś. Tak On tam tak do śmietnika i nie ma. Przyszła ekipa, zabrała, wyniosła. Musimy w świętej służbie trwać, wydawać owoc wart. Pragnącym dłoń pomocną dać, by znali prawdy smak. My wiemy już, jak mamy żyć i chcemy wszyscy wraz. Pozwólz mi swemu Bogu być, On nie opuści nas. Numer 3. Odnoszenie zwycięstwa nad światem. Chociaż na głoszenie słowa świat ma w nienawiści nas. Boją się prawdy. Dziady spod kościoła boją się Biblii, Słowa Boże. Prawdy się boją. Wiecie, ucisk teraz mamy. Jezus przed nim ostrzegł nas. Tak. Lecz powiedział też odwagi, w tych zmaganiach wesprę was. Przecież dzieło ogłoszenia jest wspierane przez Ducha Jehowy, przez Stwórcę, przez Jezusa Chrystusa. To Jego dzieło. Zdali ogniem wszystkich wrogów, wybrze na nich pomstę swą. Ten, kto pragnie świat pokonać, niech niezłomnie w wierze trwa. Chrystus objął rząd królestwa, w ręku swym miecz ostry ma. Ostry ma. On już kiedyś świat zwyciężył. Zwyciężył. Jego król bierzemy w triumfie Boga. Pokładajmy ufność w Nim. Numer 4. Boża obietnica raju. Raju. Radio Conchita. To KFM Euro Conchita. Barbie Baby Langstrom Extra. Oczywiście, że do tego raju to trzeba się już duchowo przygotować, prawda? Na ziemi raj nasz Bóg obieca. Przewróci go sam Chrystus Król, on wszelki grzech, i płód wymarzeń usunie śmierć. I łzy, i ból już wkrótce traj. Przewróci Bóg, utworzy go dla swoich sług, tam Chrystus trwa. Królestwo Boże, na ziemię stąd. Bóg zniszczy podłych dziadów, niepokornych, zarozumiałych, zadufanych w sobie, którzy są niereformowalni, którzy nie umieją się dostosować do prawa Bożego. Prawo jest jedno dane w kodeksie zawarte w Biblii. Dla swoich sług tam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Nastanie czas radości wielkie, gdy zmarłym znów da życie Bóg.
i Hitler będzie przez niego zwrócony. Papież będzie. Ojcze, wróci Bóg, utrożę go swoich sług. Chrystus Pan robię co grzech, wykona to, co chcecie Zapraszamy, że nie chodzi na stan obiecał. On jako król ma rządzić słów. Dziękujmy więc, niech powie Bogu radosną pieśń. Śpiewajmy mu już wkrótce. Ale wróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Tam Chrystus Pan pamiętał, że wykona to, co Ojciec chce. Numer 5. Niechaj całe stworzenie wysławia Jehowę. I co oni zrobili? Nie zapytali Jezusa, jak to, co z tego będę słuchaj miał? Wysławiajcie wciąż Jego, sprawcie Jego wielką moc. Święci Boży, aniołowie, wielbiąc Polce dzień i noc. Rozpoczęliśmy w Kościele rok dziesięciolecia stu polskich pod hasłem Nowe Życie Polskie. Księżyc niebios, wielki krok, one wieczyste, mądre prawa, no dał dzieło swoich rąk. A dzisiaj, jak zauważyliśmy, drugie owce oddala się od Boga na ziemi, pragną też je owe uczcić. Wielka rzesza. Wiele nie służyć dworem zysklemu, no dziedzica Jezusa. Może warto byłoby kilka chwil codziennie poświęcić na wysłuchanie Bożej mieszkań. Wielka rzesza z wszystkich stron, jak wspaniały jest Jehowa, wszelkiej czci jest godzien. Sześć. Ogłaszajcie wiedzącym dobrą nowinę, aby ułatwić innym i ojczyźnie pielgrzymowanie, aby wprowadzać światło. Te pieśni są bardzo trudne, ale piękne słowa, jakże pouczające, edukacyjne. Radio Koncita. Przemierza anioł Boży niebo wzdłuż i wszerz. Na wieczną dobrą wieść dla ludzkich rzecz. On woła, bójcie się Jego, walcie Go i Jemu tylko służcie chętnie. Czyńcie to, drożące przyszłe już Bożego sądu dni. Potęgę Najwyższego wnet odczują źli. O słowie teokracji się nie muszą bać. Głoszeniu dobrej wieści mają śmiało. Wszystkie osoby życia konsekrowanego. Cóż mówi drugi anioł, obwie.
pieszczeniu. Tej pracy lud Jehowy uczestniczy z nim. Ogłasza, że Babilon wielki wreszcie padł, że Bóg go wkrótce zniszczy, zniknie po nim ślad. Jehowa każe głosić swojej pomsty wieść, wymyślać Jego imię, by Mu oddać cześć. Głosimy w wielkim polu zgodnie wszyscy wraz z aniołem Bożym, który w służbie wiedzie go. Syn Boży oraz Jego aniołowie z nim zaczęli dzieło sądu nad systemem złym. Wy owce czyńcie dobro, strąbcie mądrych spraw. Bojaźni Bożej przestrzegajcie Jego praw. Powinność ogłaszania na nas włożyłe Pan. Przywilej nauczania jest nam wszystkim dan. Posłuszni Jego woli nawołujemy lud. Z radością nie czci Boga za zbawienia cud. 7. Nadzieja na jubileusz dla ludzkości. Jedność zachowywać,
kochanych dzieci, swych lojalnych ziemskich sług. Bóg nasz Chrystus Jezus stąpił już na tron. Dzisiaj swych żołnierzy stale szkoli on. Bądźmy zjednoczeni, bój duchowy wlew. Stalmy więc szeregi, złączmy ręce swe. Szczerze oddani, wierni oddani, dobry jest dla nas Bóg. Na przypomowicza, na dwieci, odnojałych się przegnała. Drogę nam wskazuje, pomocników dwóch. O niewolnik wierny i Jehowy duch. Trwajmy niewzruszenie, by miał radość Bóg. I przybyło Micza na wiosłe przepędzi. Wierni poddani, dobry jest dla nas Bóg. Dobry Bóg ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich sług. Ziemskich sług. 8, 9. Numer 9. Błogosławieństwo Jehowy wzboga. Bardzo trudne są te pieśni, niektóre jak na zbór, bo to śpiewają bracia w zborze, prawda? Krótkie i trudne, ale treściwe, edukacyjne. Proszę śpiewać pieśni Królestwa. Moc błogosławieństwa nam śleć. Jehowa śleć. Jeśli jest jedność wśród nas. Jeśli jest jedność tu. Z mądrych lat jego radujmy wciąż się. Serca szczepiajmy je wraz. Pieśni Królestwa. Choć prześladowań jeszcze dziś nam plus. Ze strony sług diabła, ze strony sług szatana, którzy są ciemni i głupi jak kołki rozparowe. Próby pomaga nam znieść. Bądźmy zjednoczeni, bądźmy zespoleni, bądźmy zjednoczeni. Śpiewaj pieśni Królestwa. No i pieśń 10. Dziesiąta jest przepiękna. W dniu ostatecznym przepiękna jest to pieśń. Też chór śpiewał na cztery głosy. Jeszcze jak jej nie było w śpiewniku, słowa były swoje. W dni ostatecznych przybliżył się kres. Służba dla Boga za szczytem jest. Trzeba być mężnym o wiarę swą dbać i niewzruszenie wciąż trwać. Wciąż nie tak wiary masz być i z dala od świata żyć. Trzymać się prawdy, duch.
Świadkowie Jehowy nie chlają, nie chodzą na wernisaże, nie żrą i nie chlają. Chodzą na spotkania chrześcijańskie. Święci w dniach ostatnich chodzą do zboru na Szwedzką i tam bardzo chętnie Langström przybiegli. Prawdy są Boga prawości czcić. Dłużyć Jehowie gorliwie dziś chciej. Wizję królestwa przed sobą wciąż miej. Być się nadziei, złość dobrą mieć tę. Wnet trudne dni skończą się. Numer 11. Sulamitki ostatek. Pieśni Królestwa. Takie to są, proszę Państwa, pieśni Królestwa. 225 w śpiewniku było, teraz inny jest numer, inna numeracja, ale pieśni nie brakuje, prawda? Można śpiewać i śpiewać ku chwale Jehowy. I ten, kto śpiewa, to modli się podwójnie, bo ci, którzy modlą się pod figurą, to diabła mają za skórą. I jeszcze zwłaszcza, że nieszczerze się modlą, że wyliczają, że przeliczają, a jeszcze, że na pokaz, a jeszcze, żeby ktoś popatrzył, żeby ktoś widział, że to, prawda, jak ksiądz się tak modli, jest pięknie wystrojony w białe te suknie, ministranci, prawda, że się modlą, że to jest
czymś więcej. Tak Wiesław Przybyłowicz myślał, ale on już sam tak nie myśli. Po prostu sam nie chodzi do tego kościoła, ale pod kościołem tam siedzi, w tej bibliotece rolniczej, proszę Państwa. I oczywiście, jak gdzieś ktoś opłatek albo wigilię zorganizuje, to Wiesław Przybyłowicz bardzo chętnie poleci na taką wigilię, pomimo, że już on tam w nic nie wierzy specjalnie. Ale to bardzo dużo innych takich osób jest, które by się chciały tylko nażreć, nachlać. No, przecież po to chodziły za Jezusem Chrystusem. Także taki przybył, to dodaje cegiełkę do zabicia Jezusa, prawda? Czyli podziela zdanie i Piłata, podziela zdanie i tych ze szczerbatymi zębami, którzy krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. No to więc Piłat powiedział pół żartem, pół serio, tylko kabaret. Króla waszego mam ukrzyżować? To czyli on troszeczkę też chciał tak edukacyjnie tych Żydów pouczyć, że co, króla waszego mam ukrzyżować? Przecież wszystko to, co robił, że karmił was dziady, głodni nie byliście, przecież wino rozmnożył, przecież chleby rozmnożył, przecież ryby rozmnożył, to wszystko żeście wy jako dziady widziałyście. No i co? I króla waszego mam ukrzyżować? Że tutaj donieśli mi słudzy wasi żydowscy, że 312 proroctw się spełniło, sprawdziło na Jezusie Chrystusie to. Czyli z tego wynika, że to rzeczywiście jest ten wasz król żydowski. To jeżeli spełniły się proroctwa, 312 proroctw na Jezusie Chrystusie, no to co? To króla waszego mam ukrzyżować? Czyli że Piłat jako ktoś obcy, świecki właściwie, człowiek jako poganin, zawstydził Żydków. I oni tak wierzyli. Także ich ta wiara była słaba, że jadą na tym samym wózku, co i te tu dookoła mohery wszelkie, bo też ziewają, pokasłują, pochrumkują, breszą, kopcą. A że dzisiaj też przyszli, proszę Państwa, do Instytutu Austriackiego, żeby poskubać kanapeczek, popić wina. Ja już dawno wiedziałam, że to wino, które będzie w Instytucie Austriackim podawane, ja już dawno wiedziałam, że dzisiaj będzie skąpo. No, ale naświetliłyśmy wystawę, bo przecież my interesujemy się sztuką, a nie żarciem i nie chlaniem, jak te wszystkie mohery, które jak się rzuciły na te kobiety, które są coraz bardziej chytrzejsze, bo muszą być coraz bardziej chytrzejsze, żeby nie włazić w te dziady, tylko żeby wchodzić no, w towarzystwo gości. Przecież widać, kto jest zacny, kto jest ubrany nie jak faryzeusze, w białą sukienkę, świątojebliwie, tylko po prostu normalni ludzie, którzy są zainteresowani kulturą, sztuką, którzy rozmawiają na temat, mówią na temat kultury i sztuki, tego co na ścianach, z artystą, z artystką, ale szczerze, nie tak, żeby zagadywać, żeby się chwalić, jak ten przybył, prawda? No, także widzicie Państwo, od razu widać, a ta Ala z zębem mówi, na tego przybyła, mówi, ja to mędo, mówi, ja to mędo, gnać go. Rysia mówiła, żeby po prostu nad Wisłę go przepędzić. No to więc powiedziałam Ryszardzie Czubak, że jest już Wiesław Przybyłowicz przepędzony nad Wisłę, bo pracował tu, pracował tam, nigdzie się nie utrzymał, ale to z własnej winy, bo to jest jego wina, że go wygonili z pracy. Także ta ruda Krystyna Gucewicz powiedziała nawet, tak, ten Wiesław Przybyłowicz to się jej boi. Bo jak było tam w Hybrydach, proszę Państwa, ja z nią rozmawiam, z Krystyną Gucewicz i mówię, ale skąd wiesz, że to się nazywa Wiesław Przybyłowicz? Ja znam go, to jest Wiesław Przybyłowicz. On się mnie boi, mówi Krystyna Gucewicz. Spadł na psy.